Chciałbym na początek taką krótką historię, historię opowiedzieć, właściwie może to być bardziej świadectwo jest. Kiedy w tym tygodniu któregoś wieczora miałem trochę więcej czasu, zacząłem zastanawiać i rozmyślać nad, nad taką prostą rzeczą, którą myślę, że wielu z nas przyjmuje poprzez wiarę jako coś naturalnego. Mianowicie to, że Jezus Chrystus nas zbawił. I zobaczyłem to, to od, takiego bardzo od takiej bardzo praktycznej strony. Mianowicie, nie wiem czy zastanawialiście się kiedyś w ten sposób nad swoim zbawieniem, ale pomyślałem sobie, że jest to do końca niepojęte, niezrozumiałe. Jak Bóg w dziwny sposób działa. Otóż wyobraźmy sobie, że Bóg nas wyciągnął ze strasznego życia, z życia pełnego grzechu, pełnego upadku. Życia, w którym, owszem, zdarzało nam się czynić dobre rzeczy. Zdarzało nam się być miłym, zdarzało nam się być uczciwym, ale taką zasadą, która ciągnęła się za nami przez całe życie, było to, że, że co chwila czyniliśmy, Zło i nie dlatego, że nam się tak udawało, ale dlatego, że ono po prostu z nas wychodziło. I pomyślałem sobie, Bóg zbawił mnie, Bóg zbawił wielu z nas. I natychmiast, kiedy, kiedy nas zbawił, natychmiast zaczęliśmy znowu grzeszyć. Bóg wiedział, co robi. Ale wyobraźcie sobie jeszcze coś innego, wyobraźcie sobie taką sytuację, w której Bóg zbawia człowieka. Płaci za niego cenę życia własnego syna, a ktoś odwraca się do Boga i mówi: Co mnie to obchodzi? Twój problem, że, że oddałeś swojego syna. Ja się nie prosiłem. Może słowa, których by ktoś użył, byłyby inne trochę, ale sens byłby właśnie taki. Co mnie to obchodzi? Nie mój problem. I wiecie co sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie w tym momencie, że, że Bóg ma niesamowite miłosierdzie nad nami i nieprawdopodobnie nieskończoną miłość. A jednocześnie pomyślałem sobie, że my w niewielkie miasto jedynie to posiadamy. Ponieważ wtedy, kiedy nam ktoś w ten sposób powie, nas ktoś w ten sposób potraktuje, to kończą się zasoby miłosierdzia, kończą się zasoby przebaczenia. A raczej zaczyna wtedy w nas wzrastać pragnienie sądu i, i wylania sprawiedliwości na człowieka, który niewątpliwie zasłużył sobie właśnie na takie potraktowanie. Jeśli ktoś nie zobaczył siebie w sytuacji człowieka, któremu wiele wybaczono, nie zobaczył siebie w sytuacji grzesznika, który był skończonym materiałem na potępienie, tak to nazwijmy. Już nic nie dało się poprawić ani zmienić. To taki człowiek nigdy nie zrozumie, nigdy nie pojmie, oczywiście w tej namiastce, ponieważ człowiek może pojmować Boga tylko w namiastce. Nigdy nie zrozumie, nigdy nie pojmie, co się stało w jego życiu i nigdy tego nie będzie cenił. Nigdy. Dlatego wielu z nas ciągle ma umiłowanie do kłamstwa. Wielu z nas ma ciągle umiłowanie do różnych złych rzeczy, ponieważ po pierwsze, kiedy patrzymy na swoje stare życie, myślimy sobie, ach, nie było tak źle. I wcale nie mówię, że ktoś robi to złośliwie czy z premedytacją, ale natychmiast porównujemy siebie z sąsiadem, sąsiadką, wujkiem, ciotką, kimś tam jeszcze. No i trzeba przyznać, że no, całkiem nie najgorzej wypadamy. Tylko, że wiecie, co wygląda w ten sposób, że, że jak się czasami likwiduje cmentarze i wyciąga się trumny i odpadają wieka, no to próbujcie porównywać, który ładniejszy. Jaka to różnica? Nie ma żadnej różnicy. Jeśli nie pojmiemy do końca, co stało się w naszym życiu takiego, że, że Bóg musiał okazać nam łaskę zbawienia. To nigdy nie będziemy dobrymi uczniami Chrystusa. Nigdy. A mówię o tym z przekonaniem, patrząc na Biblię, ponieważ Jezus, który wybrał dwunastu uczniów, miał wśród tych dwunastu dokładnie dwunastu przekonanych o tym, że wcale nie jest tak źle. Zauważcie, że oni dopiero wtedy zaczęli rozumieć co nieco, kiedy Duch Święty zaczął otwierać ich umysły. Ale dopóki chodzili z Chrystusem. To próbowali Mu radzić, próbowali Mu podpowiadać, co należy robić. No, jeden z nich zdradził Go wręcz, bo zniechęcił się do, do tego, czego On nauczał. A zniechęcił się według wszelkich danych, jakie posiadamy, do tego, że, że Jezus nie spełni Jego oczekiwań, ponieważ Jude, Jude, Judasz był zelotą. Zoloci to byli ludzie, którzy walczyli o wyzwolenie Izraela z pod panowania rzymskiego i Jezus tego nie zrobił. Bo można powiedzieć, że przewija się wśród tych ludzi pełna barwa wszystkich naszych zachowań. Potrafimy radzić naszemu panu, potrafimy się z nim wykłócać różne rzeczy, przekonywać go, że to my mamy rację, machnąć ręką na niego wtedy, kiedy nie spełni naszych oczekiwań. Mówię o tym wszystkim dlatego, że tak bardzo mocno we mnie uderzyła ta prawda o tym, że, że jeśli ktoś nie pozna smaku swojego upadku, jeśli ktoś nie zrozumie, jak głęboko upadł i jak smakuje straszliwie grzech, to będzie w nim dalej trwał. Nieważne, czy Bóg go zbawi, czy nie. On będzie w nim trwał, ponieważ on nigdy tak naprawdę nie przepraszał Boga. Nigdy tak naprawdę Boga nie przepraszał. Czy zdarzyło się wam kiedykolwiek upaść przed Bogiem na kolana? I nie chodzi o to, co usta wymawiały, ale po prostu płakać nad sobą. Nie, że mi coś nie wyszło, bo to wtedy płacze tylko nasz egoizm. Ale uświadomienie sobie święt, faktu świętości Boga i mojej własnej grzeszności i skonfrontowanie tych dwóch faktów, czy kiedykolwiek doprowadziło nas do płaczu przed Bogiem z powodu grzechu, który był w naszych lędźwiach i jest w naszych lędźwiach i którego tak trudno nam się pozbyć, tym bardziej, że często go tak bardzo, bardzo miłujemy. Powiem że tylko tacy ludzie, tylko tacy ludzie w drodze świętości potrafią przejść bardzo daleko, inni niewiele zajdą. Nie rozstrzygam kwestii zbawienia, nie o to mi chodzi, ale mówimy o kwestii uświęcenia w tym momencie. A uświęcenie oznacza bliskość Boga, a bliskość Boga oznacza mój owoc, jaki przynoszę w kościele i na tym świecie. A po owocach poznaje się, kim jest człowiek. My poznajemy po owocach, kim jest człowiek. Miałem też okazję zupełnie przypadkowo słuchać takiej audycji w radiu na temat świąt Bożego Narodzenia, prowadzonej przez Księżyk Katolickich. Powiem Wam, że żałuję tylko jednego, że nie mogę tego nagrać. Niektórzy z Was wiedzą, że ja nie przepadam za tymi świętami. Ale chcę, chcę powiedzieć, że nigdy się nie spodziewałem, że większość tego, co się wiąże z tym okresem świąt, to jest czyste pogaństwo. I ci księża, którzy to opowiadali, wcale tego nie kryli. Według nich było to wręcz coś bardzo pozytywnego, ponieważ to łączyło tych, którzy kiedyś byli i tych, którzy teraz są. Pełna jedność. Cudowna jedność. Tylko jedną rzecz skomentuję. Wczoraj już nie zdzierżyłem, jak usłyszałem, że, że nam się Pan Jezus narodził. No, z tego co wiem, narodził się 2000 lat temu, licząc okładem. Nie tylko się narodził, ale spędził na ziemi 33 lata, z czego ponad trzy, najprawdopodobniej 3,5 roku będąc w służbie. Został za nasze grzechy ubiczowany, udręczony, powieszony na krzyżu. Umarł, a trzeciego dnia powstał z martwych. I dzisiaj siedzi po prawicy ojca i sprawuje władzę. I taka jest prawda o Jezusie, o Jezusie Chrystusie. On nigdy, będąc moim dzieciątkiem, nie miał żadnej władzy. A dzisiaj nie jest moim dzieciątkiem. I sprawuje wielką władzę. Niepojętą władzę. I kiedy czytamy o Jego narodzeniu, dzisiaj Marta już czytała fragmenty dotyczące narodzenia Chrystusa, ale kiedy czytamy fragment o Jego narodzeniu, to tutaj naprawdę nie ma nic ckliwego. Tu są fakty historyczne, ale też i zapowiedzi rzeczy, które są zupełnie niesamowite. Narodziny Chrystusa to jest wypełnienie wielu, całej masy proroc starodestamentowych. I one się wypełniły dosłownie wtedy, kiedy Jezus się narodził. Panna pocznie i porodzi syna, co było wręcz, można powiedzieć, bluźnierstwem w Izraelu. Jak to? Kobieta, która jest niezamężna, urodzi dziecko i to będzie Mesjasz. Nieprzypadkowo Żydzi nie lubili. Tego fragmentu i wielu innych, które mówiłem o Mesjaszu jako, jako człowieku, który przyjdzie na świat raczej w ubóstwie i, i raczej w prostocie niż jako potężny władca. Ale takich fragmentów jest cała masa w Biblii. I kiedy narodził się Jezus Chrystus, one się wszystkie wypełniły dosłownie. Wypełniły się również mówiąc, mówiące o tym, że będzie to betlejem. Co niesamowite, to nazwa tego miasta, Dom Chleba. Tam narodził się ten, który jest chlebem dla nas. W dzieciństwie Chrystusa wypełniło się również proroctwo o tym, że Bóg wezwie swojego syna z Egiptu. Wcześniej, jak wiemy, musiał, musiała cała rodzina uchodzić do Egiptu przed zemstą Heroda, który bał się o swój tron. A w tym wezwaniu z Egiptu mieści się cała prawda o naszym zbawieniu, a mianowicie, że Bóg ze świata przyprowadza nas do swojej własnej ojczyzny, do swojego królestwa. Egipt jawi się jako, jako symbol tego świata, faraon jako typ szatana, a przejście przez pustynię jako droga uświęcenia. Nie ma nic ckliwego w, w dzieciństwie i w niebowlęctwie Chrystusa, ale tam są zapowiedzi największej, najwspanialszych rzeczy, które dotyczą człowieka. Dary, które złożono Chrystusowi. Złoto, kadzidło Mirra. Złoto, które wskazuje na króla. Kadzidło, które wskazuje na kapłana. I Mirra, która wskazuje na ofiarę. Wskazuje na śmierć. Mirra była jednym z tych ziół, które... które którymi Żydzi okładali zwłoki, zanim składali je do grobu. To wszystko, wszystko to dzieje się wtedy, kiedy rodzi się Chrystus i kiedy mija kilka, można powiedzieć, kilka lat z Jego, z jego maleńkiego życia. Najwięcej proroc skupia się właśnie w tym, w tym krótkim okresie Jego życia. I to jest to najważniejsze, co dotyczy przyjścia Chrystusa, co dotyczy Jego narodzin. Nie ma powodu, żeby świętować małe dzieciątko. Nie ma powodu, żeby, żeby to małe dzieciątko wynosić gdzieś wysoko. Jest powód, żeby wtedy, kiedy ten, to małe dzieciątko przychodzi na świat, żeby zacząć pokutę. Dlatego, że to jest ostatnie wezwanie Boga do tego, żeby ludzkość się nawróciła. Ponieważ kiedy on drugi raz przyjdzie, już nie będzie nadziei. Już nie będzie dla nikogo przebaczenia. On przyjdzie, aby sądzić. I ci, którzy dzisiaj widzą Go jako maleńkie dzieciątko, nie będą w stanie spojrzeć na Tego, który przyjdzie. I będą z przerażeniem wołali tak, jak czytamy w Mateuszu, niech skały na nas opadną, niech nas skały zakryją, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć, patrzeć na to, co widzą nasze oczy. Przyjście Chrystusa to pierwsze rodzi nadzieję, ale wzywa do pokuty. I Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj chcę parę słów powiedzieć, właściwie nie o nim samym, ale o jego nauczaniu, doskonale to rozumiał. Jan Chrzciciel prywatnie był kuzynem Jezusa, więc byli w bardzo bliskich związkach rodzinnych. Jan doskonale zdawał sobie sprawę z tego, kim jest Jezus. I doskonale wiedział też, kim On sam jest, do czego został powołany. Ku czemu Bóg Go wysłał. I tak w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, karząc na pustyni ludzkiej mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Dla Niego przyjście Jezusa nie było świętowaniem, ale było wezwaniem do upamiętania, wezwaniem do pokuty. Upamiętajcie się, zmieńcie swoje myślenie. Tak to brzmi dosłownie. Zmieńcie swoje myślenie, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Jan woła do Żydów. Jeżeli do tej pory kradłeś, przestań kraść. Zmień myślenie o tym wrednym, strasznym czynie. Jeśli do tej pory kłamałeś, przestań kłamać. Zmień myślenie na temat roli kłamstwa w twoim życiu. Jeżeli do tej pory cudzołożyłeś, już więcej nie cudzołóż. Zmień myślenie na temat tego grzechu, ponieważ przybliżyło się do ciebie Królestwo Niebios, ponieważ Bóg przyszedł i wyciągnął swoją rękę, aby ciebie uratować. Nie masz świętować tego, że przyszedł na świat ma ręki Jezusa. Masz pokutować, ponieważ On przyszedł do ciebie jako nadzieja. I to będzie ostatnia nadzieja dla ciebie, już nie będzie żadnej następnej. Albowiem ten Ci to jest, o którym Izajasz, prorok, mówił, wypowiadając te słowa. Głos wojącego na pustyni, gotujcie drogę Pańską. Prostujcie ścieżki Jego. Księdze Izajasza, jeżeli przeczytamy, troszeczkę to inaczej brzmi. I chyba, chyba brzmi to bardziej dosadnie. Izajasz 43. Głos na pustyni się odzywa. Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Kiedy przychodzi Chrystus, jest wezwanie ze strony Bożego Sługi, ze strony tego, który poprzedza Chrystusa. Przygotuj na pustyni drogę pańską. Pustynia zawsze nam się będzie kojarzyła z brakiem wody, pożywienia, z suszą, z bardzo trudnymi warunkami życia. Właściwie z wegetacją, przygotuj na pustyni drogę pańską. Wielu ludzi w tych czasach, kiedy, kiedy przyszedł Chrystus, stanowiło taką pustynię. Ich wnętrza były pustynią. Tam nic nie było. Tam była martwa religia. Tam było jedynie martwe wykonywanie religijnych czynności. Tam nie było żadnego Bożego życia, a przecież był to wybrany naród Boży. I na tej pustyni. Na tej pustyni Jan mówi: Przygotujcie drogę. Przychodzi Pan. Na tej pustyni przygotujcie drogę. Wyprostujcie też na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Step nam się zawsze kojarzy z czymś bardzo, ale to bardzo rozległym, niekończącym się yy, terenem, który, na którym też nie ma dobrych warunków do życia, ale na którym mnóstwo różnego rodzaju traw rośnie, różnego, różnego rodzaju. Ziół, krzewów. Nie jest to obszar, na którym panują dobre warunki do życia, ale obszar, gdzie można się bardzo łatwo zgubić i nie znaleźć drogi wyjścia. Dlatego wyprostujcie na stepie ścieżkę. Wiele ludzkich serc jest właśnie jak step, zarośniętych, porośniętych krzewami, krzakami, roślinami, które są nieprzydatne. Jest tam tyle różnych dróg, po których można chodzić i nigdy nie dotrzeć do końca. Ale mamy na tym stepie wyprostować ścieżkę, bo Pan przychodzi. Narodziny Chrystusa kojarzyły się jednoznacznie Janowi z koniecznością zrewidowania swojego życia, z koniecznością zrewidowania swojej postawy, z koniecznością pokutowania, ponieważ Przyjście Chrystusa oznacza, że wszystko staje się inne, zmieniają się warunki, zmienia się rzeczywistość. Bóg zaingerował w historię w sposób, którego nie da się w żaden, w żaden możliwy sposób wykorzenić już. Dzisiaj świat podejmuje, podejmuje takie próby, żeby wykorzenić Boga, zarówno z ludzkich serc, jak i z historii wręcz. Tego się nie da zrobić. To są śmieszne rzeczy tak jakby mrówka próbowała przesunąć słonia. nie da się Bóg zaznaczył swoją obecność w historii i zaznaczył ją w sposób tak kategoryczny, że dla nikogo już nie może mieć nie może być żadnej wątpliwości, że oto Pan przyszedł najbardziej zajadli wrogowie Boga dzisiaj muszą się ukorzyć przez prostą rzeczą kiedy podają datę, to mówią tysiąc no w tej chwili, 2004 lat temu urodził się Chrystus. Oni nie chcą tak myśleć i nie chcą tego powiedzieć, ale muszą, dlatego że nawet do narodzin Chrystusa liczy się czas nowej ery. Tak głęboko w historię Bóg zaingerował. Wszystko się zmieniło, ale Bóg powiedział, że ta historia ma swój koniec. Ma swój koniec. Rok temu, kiedy. Kiedy był obchodzone święta Bożego Narodzenia, jak ktoś jeszcze pamięta, w Iranie zaczęsła się ziemia. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło, właściwie po dziś dzień nie wiadomo ile. Może ktoś z was słyszał dzisiaj rano. Podobna historia się wydarzyła też w tamtym rejonie. Nie wiadomo ile jest ofiar. Dziesiątki tysięcy ludzi być może zginęły. Nic nie dociera do ludzi. Ludzie dzisiaj nie zastanawiają się, nad tym, co stało się w historii, i nie zastanawiają się, kto przyszedł i po co przyszedł. Dzisiaj te święta, o których tyle się mówi, to, to zakupy, to prezenty. Mówi się o, o wigilii, o zwyczajach jakichś przedziwnych, które są zupełnie bez sensu i pokazują raczej na to, że rękę na tym wszystkim położył diabeł, że Bóg został gdzieś zupełnie wyrzucony. Nie wiem, czy zauważyliście, ale święta dzisiaj mogłyby się spokojnie odbyć bez Boga. Właściwie Bóg nie jest potrzebny do tego, zupełnie. Ludzie mają święta i nie wiedzą, czemu mają i po co one są. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Dlatego jest taki mój stosunek do świąt. Nie mam nic wspólnego z tymi, którzy dzisiaj chcą świętować, bo dzisiaj nie jest czas na świętowanie. Dziś jest czas na posypywanie głowy popiołem. Dziś jest czas na pokutę, dziś jest czas na porządkowanie swojego życia. Dlatego, że Chrystus przyszedł. Mówiłem na początku o tym, co, co przyszło do mnie jako, jako taka, taka, taki obraz, taka myśl w tygodniu. Święta, jeśli mają być świętami, to muszą właśnie do nas przemawiać poprzez taki obraz. Bóg przyszedł i zbawił mnie nędznego człowieka. Czy ja jestem tym, który odpowiedział na to wezwanie? A jeśli odpowiedziałem, to czy jest to odpowiedź, która rzeczywiście w moim życiu coś zmieniła? Czytajmy dalej. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judeła i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Dobrą tradycją pierwszego kościoła było to, że chrzest oznaczał wyznawanie grzechów. Nie chodziło o to, że człowiek się zanurzał w wodzie i, i wyznawał swoje winy. Chodziło o to, że nikt do wody nie wchodził, zanim nie wyznał swoich grzechów i nie pożegnał się ze starym życiem. Nie wkładano, nie zanurzano do wody wszystkich, którzy chcieli, ale jedynie tych, którzy grzechy swojej wyznali. Dla Jana Chrzciciela było to oczywiste. On poprzedzał tego, który przychodzi, aby chrzcić ogniem i duchem świętym. Dlatego wszyscy, którzy mieli być ochrzczeni ogniem i duchem świętym, musieli się oczyścić. Musieli wyznać swoje grzechy i musieli pożegnać się ze swoim starym życiem. Dziś zbyt wielu ludziom wydaje się, że chrześcijaństwo to jest właściwie tylko to, że zmieniłem adres, ale nie zmieniłem swojego serca. Ja chodzę gdzieś tam i już jestem przez to chrześcijaninem. Nie. To, że gdzieś tam chodzisz i nie zmieniłeś swojego życia, to Bogu dziękuj, że Bóg Cię nie zabił do tej pory, że ośmieliłeś się wejść pośród Jego lud. Bo Bóg wielu ludzi. Potraktował zupełnie inaczej w historii. Nawet Biblia nam mówi o Ananiaszu i Zafirze, którzy gdzieś tam chodzili, ale nie stanowili części kościoła. A dlaczego nie stanowili? Dlatego, że chcieli zachować w swoim życiu cząstkę tego, co było stare, tego, co było poprzednio. I Bóg się na to nie zgodził. A Jan Chrzciciel rozumiał to doskonale, bo mówi, gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, Przychodzących do chrztużek, do nich plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać siebie ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzewie jest przyłożona wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Jan, chociaż przyszedł z pustyni, doskonale orientował się w postawach ludzkich. Wiedział, kim są faryzeusze, kim są saduceusze, uczeni w piśmie. Doskonale z tego sobie zdawał sprawę. I kiedy pojawili się tacy nad Jordanem, to patrzył głęboko w oczy i mówił: Po co wyście tutaj przyszli? Czy chcecie się zanurzyć? Co wam, co wam to da? Co zmieni to w waszym życiu? Niech się wam nie wydaje, że przez to, że przyszliście tutaj nad Jordan, coś zmieni się w waszym życiu. Niech się wam nie wydaje, mówi do nich, że kiedy wspominacie Abrahama jako waszego ojca, to macie chody u Pana Boga. Nie. My się powołujemy na wiele rzeczy. Powołujemy się na to, że chodzimy regularnie do zboru, że być może dziesięci nadajemy, że chodzimy jeszcze dodatkowo na grupy domowe. A jeszcze dodatkowo coś tam robimy, no Panie Boże, Ty mam musisz błogosławić. To jest czysty faryzeizm, ponieważ faryzeusze dokładnie w ten sam sposób myśleli. Dawali dziesięcinę z mięty, z kopru, co pokazuje jak byli precyzyjni w tej dziesięcinie. Ale jednocześnie stawali na ulicach miast i modlili się głośno, żeby wszyscy patrzyli na nich i mówili: "O, jacy oni są pobożni". Wydłużali frędze swoich chust Kiedyś miałem taką możliwość na granicy czesko-austriackiej widzieć Żyda, który był ubrany jak każdy Europejczyk, ale pod kamizelką, którą miał, miał chustę modlitewną. I z tej, z tej, pod tej kamizelki wystawały te końcówki tej chusty modlitewnej. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ale jednocześnie przypominam sobie to, kiedy, kiedy Biblia mówi, że że Żydzi tak czynili, wydłużając sobie te frędzle, pokazując w ten sposób swoją pobożność. Nie znam tego człowieka, nie wiem, czy był pobożny, czy nie. Ale wiem, że wszyscy patrzyli na to jego frędzle i być może przynosiło to mu jakąś chlubę, być może tym się szczycił. Jeśli tak, no to jest zgubiony. Ale jeśli dawa świadectwo swojej wiary, to chwała Bogu za to, że są ludzie, którzy gotowi są publicznie świadczyć o swojej miłości do Boga. Możemy więcej i więcej z własnego ciała. Ale jeśli nasze serce pozostanie przy starym życiu, jeśli nasze serce pozostanie przy starych sprawach, nic nie zmieni to w perspektywie naszego zbawienia. Jeśli ciągle mamy o sobie na tyle dobre zdanie, że nie musimy go zmieniać, to możemy sobie tylko współczuć. Chrystus przyszedł po to, żebyśmy zmienili to zdanie o sobie. Żebyśmy już patrząc w lustro, nie byli z siebie tak bardzo zadowoleni. Ale kiedy patrzymy w lustro, żebyśmy zadawali sobie pytanie, Boże, na ile to moje oblicze przypomina oblicze Chrystusa? Bo Twoim pragnieniem jest, żebym był do niego podobny, żebym była do niego podobna. Czy zadajemy sobie takie pytania, stając przed lustrem? Ja was chrzczę woną ku pamiętaniu, <kluzł> mówi Jan. Lecz ten, który. Po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To, co mnie... Jan Chrzci jest moją ulubioną postacią Nowego Testamentu. Oczywiście poza Panem Jezusem. Ale to, co mnie w nim frapuje, to, co jest niezwykłe w tym człowieku, co było niezwykłe, to to, że on znał swoje miejsce. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, Jan Chrzcicielu, czy był wielki, oczywiście, że tak, był wielki. Jezus o nim powiedział, to jest Eliasz, który miał przyjść przede mną. Co było najwyższym, że tak powiem, e, określeniem, jakie mogło się trafić jakiemukolwiek Żydowi. Ale ten sam Jan w wielu miejscach, ale w tym miejscu mówi, ja nie jestem w godzinie sandałów ją unosić. Noszenie sandałów, ubieranie sandałów, umywanie nóg w tych czasach było domeną niewolników. Tym zajmowali się niewolnicy. Jeżeli ktoś był na tyle bogaty, że stać go było na niewolnika, to kupował sobie niewolnika, którego jedynym zadaniem było to, żeby dbać w domu o sandały, dbać o obuwie. I wtedy, kiedy pan przychodził, ściągał to obuwie, mył mu nogi i zakładał obuwie domowe. I wtedy, kiedy Pan wychodził, czynił dokładnie to samo. On tylko był do tego przeznaczony. Można powiedzieć, że z niewolników był to najniższy stojący rangą niewolnik. Jan mówi: Ja nie jestem godzien, z sandałów zakładać temu, który przychodzi. Nie jestem godzien. Czyli nie jestem godzien być nawet Jego niewolnikiem. A przed Janem wielu ludzi padało na twarz. Wielu ludzi. Można powiedzieć, że umierał ze strachu, widząc co czyni i, słyszą, i słysząc, jakie jak kazania głosił. Człowiek, do którego tysiące ściągały, mówi o sobie, że on nie jest godzien, aby przed Chrystusem upaść na kolana i zmienić mu sandały. Chrystusem, notabene, który był jego kuzynem, pamiętajmy o tym, więc mógł liczyć na jakieś szczególne koneksje. Jan doskonale zrozumiał, czym było przyjście Chrystusa na świat. Jan doskonale zrozumiał, co oznaczało, że Bóg wypowiedział to ostatnie słowo, słowo miłości i przebaczenia. Bo przyjście Chrystusa na świat było ostatnim słowem miłości i przebaczenia, jakie Bóg wypowiedział. Oto słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Nie ma większej miłości ponad tym, jak mówi Jan, niechrzciciel, ale apostoł, jeśli ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Bóg okazał największą miłość. I podkreślmy to, Bóg niczego nie musiał robić. Niczego nie musiał robić. Ale jednak uczynił coś, co jest niepojęte, niezrozumiałe, a dla wielu ludzi nic nieznaczące. Ale czy dla mnie, człowieka, który mówi o sobie, myśli o sobie, jestem wierzący, czy ma to prawdziwe znaczenie? Takie znaczenie, jakie ma w kontekście Bożego Słowa, takie znaczenie, jakie ma w kontekście nauczania Jana i takie znaczenie, jakie ma w kontekście nauczania Pawła, który nie tylko wspomina o przyjściu Pana. Ale on wspomina o przyszłym przyjściu, powtórnym przyjściu Pana, kreśiąc obrazy, które naprawdę napawają lękiem, nawet wierzących. Nawet Chrystus mówi do tych, którzy byli Jego uczniami, kiedy to wszystko dziać się zacznie, nie bójcie się. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus mówi o rzeczach, które są przerażające. Przerażające. I on do tych, którzy są Jego, mówi, ale Wy się nie bójcie. Wy się nie bójcie. Wszyscy pisarze Nowotestamentowi, a szczególnie Paweł i Jan Apostoł, kiedy mówią o czasach przyjścia Chrystusa powtórnego, to obrazy, które kreślą, naprawdę są przerażające. I oni wszyscy mówią: Nie bójcie się. My się nie lękajmy, bracia, mówi Paweł. Ale on tego nie mówi od tak po prostu. On wie, a Duch Święty, który prowadzi jego rękę, mówi mu to bardzo wyraźnie: będą się działy rzeczy, które będą przerażające. Utwierdź Kościół, żeby się nie bał. Utwierdź Kościół, żeby się nie bał. Czy myślicie, że nie będziemy się bali? Będziemy się bali. Ale Biblia będzie nam mówiła, nie bójcie się, i stąd będziemy czerpać nadzieję. I stąd będziemy czerpać siłę, i stąd będziemy czerpać odwagę, żeby przetrwać. Nie z tego, że, ach, Pan Jezus, przy teraz wraca, fajnie. Fajnie, że to trzęsienie ziemi było teraz takie potężne. Fajnie, że ten milion tutaj zginęło. Fajnie, że się te miasta zapadły. Ludzie będą umierali ze strachu. Nie jeden chrześcijanin umrze ze strachu. Przyjście Chrystusa jednocześnie kończy i zaczyna pewną, pewną epokę, która zmierza błyskawicznie do zakończenia historii. Minęły dwa tysiące lat od przyjścia Chrystusa. Dla wielu z nas jest to ogromny okres czasu. Ale słuchajcie, to, co się zdarzyło przez 1950 lat, właściwie można byłoby zmieścić w ostatnich 50 latach. Historia nabrała takiego tempa, że już nikt nie wie, co będzie jutro. To, co kiedyś się całymi wiekami działo i wykluwało, dzisiaj w ciągu paru tygodni takie zmiany następują. Nie mówię o tym po to, żeby kogoś straszyć. Biblia mówi wyraźnie, co będzie się działo. Ale chcę o tym powiedzieć dzisiaj, przypomnieć przy okazji tych świąt, że zupełnie nie rozumiemy, czym są święta. Zupełnie nie pojmujemy tego. Ja już nie chcę mówić o tych prezentach, choinkach i tym wszystkim. Ja po prostu chcę powiedzieć, że wielu z nas, kiedy myśli o przyjściu Jezusa, to robi, mu, robi, robi, mu się, robi im się tak miękko na sercu. I tak miło i sympatycznie, bo Pan Jezus się urodził jako dzieciątka. Jest czymś wspaniałym, kiedy człowiek przychodzi na świat, kiedy dziecko się rodzi, to prawda. Ale Chrystus się narodził. On się nie narodził za sprawą mężczyzny i to już powinno stawiać nas na baczność. On się narodził za sprawą samego Boga. Panna poczni i porodzi syna. To nie były zwykłe narodziny. To nie było jakieś tam dziecko, które kiedyś miało zostać mesjaszem. Nie. To syn Boży przyszedł na świat. I to tylko dlatego, że Bóg zdecydował. A syn się z tym zgodził, aby przejść wszystkie etapy ludzkiego życia. Urodził się jako małe dziecko. Jak mówi apostoł Paweł, on się uniżył. On się całkowicie uniżył. Zszedł do naszego poziomu. Gdyby, gdybyśmy byli zaproszeni do jakiegoś domu, gdzie powiedziano by nam, urodziło się dziecko. Ale to dziecko nie urodziło się z prawo mężczyzny. Czy potraktowalibyśmy to tak jak każde inne odwiedziny i każde inne narodziny? Kiedy urodziło się to małe dziecko, to aniołowie zaprosili pasterzy, zaprosili zwykłych ludzi, żeby poszli i żeby ci ludzie oddali Jezusowi popłon. Już w tym dzieje się coś niezwykłego. Kto maemu dziecku? Śpiewa pieśni uwielbienia. Kto małemu dziecku przynosi tak niesamowite dary jak złoto, kadzidło i mirrę? Małemu dziecku przynosi się zabawki, dzisiaj pieluszki się przynosi. W tamtych czasach przynosiło się rzeczy potrzebne, ale złoto, kadzidło, mirę? Wszystko, co dotyczy narodzenia Pana, pokazuje nam, że te narodziny były tak niezwykłe że w takim duchowym wymiarze wstrząsnęły światem. Można powiedzieć, że tam nie tylko aniołowie się pojawili. Tam się owszem pojawili aniołowie, ale tam się pojawiły też demony. Sam szatan przyszedł i sam szatan patrzył, co się stało. I doskonale wiedział, że oto przyszedł jego kres. Nasze oczy tego nie widzą, bo to jest duchowy świat ale przez wiarę poznajemy że ten świat nie tylko istnieje ale on funkcjonuje on ma swoje plany swoje zamiary i ten duchowy świat od samego początku był przekonany że przyszło największe zagrożenie i wszystko co chciał zrobić to zamordować Jezusa i tak się stało ale apostoł Paweł mówi gdyby gdyby oni wiedzieli to nigdy by Pana chwały nie zabili. Diabeł nie wierzy w żadne zbawienie. I diabeł nie wierzy, że oto w ten sposób Bóg rozwiązał problem ludzkiego grzechu. A przynajmniej nie wierzył. Dlatego Jezus został zabity. Ale to okazało się jedną wielką klęską szatana. Możemy o narodzeniu Jezusa mówić i mówić bez końca. Dlatego że to jest centrum historii. Wszystko, co było przed Jezusem, nie ma żadnego znaczenia bez Jezusa, który przychodzi. Wszystko, co jest po Jezusie, nie ma żadnego znaczenia bez Jezusa, który w pewnym konkretnym momencie historii pojawił się na świecie. Bez Jezusa historia świata jest niepojęta, niezrozumiała. Jest historią, która nie ma żadnego sensu. Jest jednym wielkim dziełem przypadków, które są nieprawdopodobne, jednak się zdarzają. Nie można bez Boga zrozumieć świata. Dlatego czasami nie mogę pojąć, jak chrześcijanie postępują w taki sposób, że, że chcą pojąć świat bez Boga i chcą patrzeć na świat bez Boga. To, co boskie Bogu, to, co cesarskie cesarzowi. Tak żyli ludzie, którzy byli pełni religii, ale bez wiary. Przez wiarę wchodzimy w rzeczywistość zupełnie odmiennego życia, zupełnie nowego życia. I w Chrystusie zostało nam to umożliwione. Wcześniej nie było to możliwe, ale w Chrystusie zostało nam to umożliwione. Dlatego dzisiaj świat tak nienawidzi i zawsze nienawidził Chrystusa i jego uczniów, ponieważ stało się coś niemożliwego. Świat nie ma już panowania nad tymi, którzy są w Chrystusie. Po raz pierwszy zasada musisz grzeszyć została złamana. Wtedy, kiedy Chrystus przyszedł na świat, to już grzech został zagrożony w sposób niezwykły. A kiedy Chrystus umarł na krzyżu, grzech został pokonany. Została pokonana śmierć i został pokonany diabeł. Jezus odniósł na krzyżu trzykrotne zwycięstwo. To jest zaledwie 33 lata, kiedy historia świata. Zobaczyła rzeczy, które były do tej pory niemożliwe. Jeśli kiedykolwiek w historii świata na, była jakaś, był jakiś naj, najważniejszy okres, to były te 33 lata z życia Chrystusa, które zburzyły wszystko, co było do tej pory i wszystko uczyniły nowym. Ale jest to nowym dla tych, którzy chcą wejść do tej rzeczywistości, którzy chcą skorzystać z tej rzeczywistości. Narodziny Chrystusa są dla nas nadzieją. Narodziny Chrystusa są dla nas nadzieją, ale też są dla nas wezwaniem do pokuty. Ponieważ Bóg przez Chrystusa mówi do nas: Upamiętajcie się. Pierwsze słowa: rodzice, rodzice zawsze zwracają uwagę na to, co dziecko mówi. Kłócą się zwykle, a mama powiedziała, a nie tata powiedziała. Czasami wujek czy babcia. Ale to były te pierwsze słowa, które się pamięta. Pierwsze słowa, jakie Jezus mówi, jakie my pamiętamy, bo dano nam zapamiętać takie pierwsze słowa, brzmią zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do Was Królestwo Niebios. To są pierwsze słowa w Chrystusa, jakie znajdujemy w Biblii. Owszem, były te dziecięce lata, ale nawet jeżeli te dziecięce lata, weźmiemy pod uwagę. To nawet tam znajdziemy to, co Chrystus powiedział. Ja muszę być w domu mojego ojca. To mówi do Marii i to mówi do Józefa. Ja muszę być w domu mojego ojca. To jeszcze niewiele nam mówi. Ale pierwsze słowo, jakie wypowiada do ludzi, do nas, zmieńcie swoje myślenie. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeśli ktoś. Tych słów nie zapamięta, to nie zapamięta niczego, ponieważ te słowa są kluczem, który otwiera rzeczywistość nowego życia w Chrystusie. To jest jak klucz. Można przekręcić go i wejść w nową rzeczywistość, ale można próbować wejść w nową rzeczywistość nie zmieniając swojego myślenia, nie zmieniając swojego życia. To nic nie da. To nic nie da. I tak będziemy żyli w grzechu. Owszem, będzie nam czasami miło, bo w kościele jest sympatycznie, jest rzeczywiście dużo ludzi, którzy są mili, są dobrzy. Może czasami nawet mnie serce jakoś tak wzruszy szczególnie, poruszone będzie. Może i popłaczę się czasami. Może ktoś mi pomoże, ale to nie jest nowe życie w Chrystusie. Nowe życie w Chrystusie zaczyna się wtedy, kiedy odpowiadając za wezwanie mojego pana. Zaczynam zmieniać swoje myślenie. Bóg jest ze mną w tym, bo Bóg chce mi pomóc i Bóg chce umożliwić, abym rozpoczął nowe życie. Duch Święty nad mną nieustannie pracuje. Kończąc, chcę tylko zachęcić wszystkich, żeby jeśli patrzymy na święta Bożego Narodzenia, przestać patrzeć na nie przez, przez pryzmat tych koinek, żółbków prezentów, kolęd, nie wiadomo czego tam jeszcze, ale zacząć patrzeć na święta przez pryzmat tego, co nam Biblia mówi o przyjściu Pana, o narodzeniu Chrystusa. Jestem pewien, że gdyby ludzie zrozumieli, co znaczą narodziny Chrystusa, to nie byłoby choinek, prezentów, żółpów ani niczego innego. Nie byłoby tego. Ludzie by się spotykali w rodzinach. Wzajemnie wyznawali sobie grzechy, przebaczaliby sobie, na nowo nawiązywali relacje, a przede wszystkim szukali wspólnie Boga. I co wam powiedzieć, że diabeł nie dopuści nigdy do takich świąt? Nigdy nie dopuści do takich świąt, bo to byłyby prawdziwe święta. Ale my mamy władzę pochodzącą od Boga. Aby przeżywać tak właśnie narodzenie Chrystusa. Nie dajmy się wciągać w to wszystko, co nam oferuje i proponuje świat. Pomijając już fakt, że jest to strata czasu, zaczynamy bratać się w ten sposób ze światem. I zaczynamy pokazywać światu, że, że fajnie jest, że nie musi się niczym przejmować, że Pan Jezus się urodził. Jest malutki, błogosławi i wszyscy się cieszą. Oby nie było tak kiedyś, że oczywiście tutaj tylko moja wyobraźnia działa, że kiedy będziemy wchodzili w rzeczywistość Królestwa Bożego, będą nas miały tłumy ludzi, które będą szły w zupełnie przeciwnym kierunku, przerażeni zapłakani i niejedno oczy, nie jeden wzrok padnie na nas i zobaczymy tam wyrzut i zobaczymy tam ogromny żal, że kiedyś przecież się znaliśmy. Czemu nie powiedziałeś? Czemu nie powiedziałaś? Ja wiem, że wielu z nas powie, a będą się z nas śmiali, będą kpili z nas. No dobra, no to trzeba było się nie wybierać tą podróż z Chrystusem, bo chrześcijaństwo jest niczym innym jak uczniostwem w Jezusie Chrystusie. A uczeń nigdy nie jest nadmistrza. Jak z niego się śmiali, i z nas będą się śmiali. Jak z niego kpili, i z nas będą kpili. Jak jego pos pos posądzali o współpracę z diabłem, to i oczywiście nas będą. Wszystko, co dotykało Chrystusa, będzie nas dotykało. Być uczniem Chrystusa to zaszczyt. Ale to jednocześnie ogromny obowiązek. Pamiętajmy o tym przy okazji tego wszystkiego, co określamy Mianem świąt, i zobaczmy to wszystko w trochę innej perspektywie, a do Boga zwróćmy się w modlitwie. Panie, prosimy Cię, żebyś Ty doprowadził nas wszystkich do prawdziwej zmiany myślenia i o swoim życiu i o życiu naszych rodzin. I o życiu naszego narodu. Panie, tak abyśmy byli prawdziwi ambasadorami Twojego miłosierdzia, przebaczenia, łaski. Panie, abyśmy w każdym miejscu, w każdym czasie i w każdych okolicznościach umieli dawać świadectwo swojej wiary. Po to, żeby wielu jeszcze mogło być prawdziwie uratowanych. Ja Cię proszę, Panie, żeby nikt z nas nie dał się zwieść ani zapachem choinki, ani zapachem wspaniałych potraw, ani, ani tymi prezentami, ani wszystkimi rzeczami, które związane są z tym, co świat określa świętami Bożego Narodzenia. Panie, żebyśmy mieli świadomość, że oto był czas, kiedy wypowiedziałeś to ostatnie słowo miłości, i Twoje słowo wtedy stało się ciałem. I to jest dla nas, Panie, prawdziwy dowód, że Ty nie tylko nas miłujesz gorąco, ale Ty naprawdę nie żartujesz, że szykujesz dla tego świata, szykujesz dla tego świata sąd. Ale zanim On nadejdzie, chcesz wszystkich, wszystkich od tego sądu odciągnąć. Panie, dziękuję Ci, że okazałeś nam łaskę i ja wiem, że nie ma słów, którymi moglibyśmy Ci podziękować. Nawet nie próbuję tego czynić. Ja wierzę w to, że Ty, kiedy patrzysz nasze serca, widzisz to, co trzeba. Błogosław nas wszystkich, Panie. Niechaj nasze życie przynosi Ci chlubę w każdym miejscu i w każdym czasie i w każdych okolicznościach, teraz i na wieki. Amen.